Przyczepę wyciągnęliśmy na potrzeby firmy. Ostatnimi czasy spadło u nas około 200 litrów wody. Jak ruszyliśmy przyczepę, zaczęła woda lecieć. Rzepak na pewno nie wyleci. Zobaczymy, ile jest wody. Także skoro woda kapie, to szczelność na rzepak na pewno uzyskamy. Teraz już zostawimy, żeby nie zbierała się woda na przyszłość. Pianka potrzebna. Pianka potrzebna.